szanowni państwo, pomału zbieramy się na następną trasę, pierwszą w nowym roku 2021. Jak pamiętacie, w ostatnie 4 dni przed świętami wrzucono mnie na mana na pojedynczą obsadę. W tej chwili po nowym roku wskakuję z powrotem, pewnie na jakiś czas, nie wiem, na tą samą podwójną obsadę, na którą jeździłem, czyli na Tandem i na Actrosa, z tym samym zmiennikiem. Co będzie później, nie wiem. Na razie mam umowę podpisaną do 31 stycznia, czyli do końca miesiąca. Prawdopodobnie no, co najmniej do tego końca miesiąca, póki jestem zatrudniony, będę jeździł w tej samej podwójnej obsadzie, a potem się zobaczy, czy przedłużę, czy nie, czy mi zmienią, czy nie. Nie wiem, zobaczymy. Jeszcze pojadę, jadę po zakupy, robimy zakupy. Teraz dzisiaj się ładujemy. Dzisiaj jest 5 stycznia, tak? Jeżeli mi się coś nie popieprzyło, czy 4, nie wiem, 5 albo 4. Ładujemy się, natomiast po załadunku z powrotem odstawiamy na parking, bo jest 6 święto Trzech Króli, czy jakieś takiego, czy jakieś takie coś. Nie znam się dokładnie na nazwach świąt. W każdym razie ładujemy się, odstawiamy z powrotem na parking i mamy 24 godziny przerwy, bo jest święto w Polsce. I dlatego się ładujemy dzisiaj, a nie jutro, a święto też jest w Niemczech, bez zakazu. Czyli można jeździć, ale po co mamy jechać, skoro w Niemczech są zamknięte firmy i się nie rozładujemy. Więc na jaką cholerę mamy się tam pakować? No i co? No i zaczynamy następną trasę, zaraz zrobię wszystko, te zakupy, jadę do Actrosa, potem na załadunek, z powrotem na parking i jutro ruszamy na trasę na noc. Podobno ktoś w firmie się burzy, że ja nagrywam, że pokazuję numer samochodu i numer innych samochodów. Czasami się zdarza, że firma się nie zgadza na nagrywanie. Ja się nikogo nie pytałem oczywiście. Nagrywam swoje życie, a nie życie firmy, nie funkcjonowanie firmy, nie zdradzam tajemnic firmy. Czasami często się zdarza, głównie w Polsce, ciekawa rzecz, głównie w Polsce firmy zabraniają nagrywania na terenie załadunku, rozładunku. Wiecie co, moim zdaniem zabraniają ci, którzy mają coś do ukrycia. Łamią przepisy BHP, łamią przepisy prawa pracy i wtedy zabraniają nagrywać, no bo boją się, że ktoś po prostu, nie wiem, z jakichś urzędu to zobaczy. Jeżeli firma jest uczciwa, działa w sposób przejrzysty, nikogo nie oszukuje, nie łamie żadnych praw, no to nie ma się czego obawiać, moim zdaniem. Czy mylę się? No, samochód, ciężarówka załadowana, odstawiona na parking. Wracamy do domu, bo jak mówiłem, za jakieś 24 godziny będziemy wyjeżdżać w trasę. Ale cicho, reklamy. No. Warunki, jakby to ująć, nie są takie, o jakich marzyłby kierowca. Przed chwilą wpadłem w poślizg i zakręt pokonałem wężykiem. Uratowały mnie nie tyle wszystkie te ESP, w które wyposażone jest Audi, co raczej lata doświadczenia. Potem nacisnąłem hamulec i mimo ABS-ów długo hamowałem, czyli jest lodowisko pod tym czymś, pod tą breją. Zobaczymy, jak będzie na trasie. Na razie nie jest najlepiej. W takich warunkach, żeśmy pokonali trasę do magazynu na załadunek i z powrotem na parking, gdzie samochód będzie czekał na nas do jutra. Na razie. Dobra, święto minęło, trzeba jechać do ciężarówki, ale patrzcie, jakie są warunki. A my w tych warunkach musimy jechać, kurde, 700 km. Miejmy nadzieję, że na niemieckich autostradach będzie lepiej. Czy czasami bywało gorzej. No, szanowni państwo, dojeżdżamy do parkingu, na którym jest ciężarówka, ale słuchajcie, jechałem ponad 2,5 godziny trasę, którą normalnie jadę poniżej 1,5 godziny, bo na poboczach jest śnieg, asfalt był cały czas czarny, ale na poboczach jest śnieg i jechał ktoś sobie, załóżmy, nie wiem, 40, czasami w porywach 60 na godzinę, a za nim kilkadziesiąt samochodów i pojedynczo go wyprzedzali i w tym korku żeśmy jechali ponad godzinę, aż w końcu łyknęliśmy gościa. Dobra, czas jechać. Przepakowujemy się, uruchamiamy maszynę i w drogę. No i proszę państwa, jak rzec, Houston, mamy problem.
Jesteśmy gdzieś w centralnych Niemczech. Zima, syf na drodze, wycieraczki nie działają. W odróżnieniu od Mana, którego udało mi się naprawić, tu nie mam pojęcia, gdzie są bezpieczniki, przekaźniki i tak dalej. I nie wiem, co zrobić. Co tam nam da, że zjedziemy na parking? Godzina 3 nad ranem. Dobra, opanowaliśmy sytuację. Nasmarowałem wszystkie przeguby w wycieraczkach i działają, proszę bardzo. Dobrze, że mamy przy sobie WD-40. Nie jest to może jakaś profesjonalna naprawa, ale działa. Dobra, jest następny wieczór. Rozładowaliśmy się w Worcie. Przyjechaliśmy do miejscowości Böblingen, a właściwie Böblingen. Nawet były miejsca, wyobraźcie sobie. Walczyliśmy po drodze, żeby gdzieś znaleźć miejsce na parkingu, ale nic nie było. A przyjechaliśmy tutaj na parking Mercedesa i są miejsca. Jutro mamy, jesteśmy na pusto, jutro mamy tam na górze załadunek, właściwie wymianę kontenerów tylko, ale tędy się nie da wjechać. Musimy objechać pół miasta, żeby wjechać na ten parking. Znaczy nie do tej firmy tam za płot, no kurde, no. Wszyscy już zaczynają spać pomału, którą tu mamy godzinę? No, mamy tą godzinę. Idziemy pomału spać, a jutro mamy tam wymianę kontenerów na górze. O. Taki dzień na luzie dzisiaj właściwie. Ale mimo, że miejsca były, o nadal jeszcze chyba są. No tak średnio. Tam jeszcze jest jedno miejsce. Mimo, że miejsca były, musiałem stanąć na miejscach dla naczep, na krótszych miejscach, bo tam po drugiej stronie dłuższe miejsca były pozajmowane, a ja sobie stanąłem tutaj, o, tu sobie ładnie wychałem, całe jeszcze miejsce, patrzcie, to się nie zdarza na tym parkingu, żeby były wieczorem miejsca, a tym razem jeszcze były, że był trochę stresik podczas dojazdu tutaj na miejsce, podczas szukania miejsca parkingowego, ale później okazało się, że luz, są miejsca, więc mamy spokojnie noc na parkingu. Kolejny odcinek serialu z cyklu Radosne zabawy kierowców w transporcie międzynarodowym. Pogoda jak widać, korka tyle. Co najmniej godzina stania w tym korku, co teraz jest. Szlak wie dlaczego. Tego. A jesteśmy na 81. Potem na szóstce zapowiadają kolejne korki. Tymczasem 3 godziny później. Silnik powyłączony, światła pogaszone. Stoimy sobie gdzieś tam w Niemczech na 81. Się dobrze zastanówcie, zanim zostaniecie kierowcą. Z drugiej strony stoisz sobie i masz za to płacone. Więc może nie jest tak najgorzej, nie? Chyba, że jeździsz w firmie, w której masz płacone od kilometra. Wtedy stoisz 4 godziny i płaczesz. Podobno w Niemczech istnieje przepis zmuszający obsługę autostrady do udrożnienia korka przed upływem 4 godzin. No to staliśmy prawie 4 godziny, a teraz podjechaliśmy jakieś 200-300 metrów, więc to już się liczy jako nowy korek. No. Nie wiem, czy już silnik wyłączać i spać, czy jeszcze nie. No, wyjechaliśmy z 81. I, o kurczę, trzeba miejsce zrobić. Korytarz śmierci tak zwany. Bo puk jedzie. Wyjechaliśmy, teraz stoimy dla odmiany w korku na szóstce, proszę Państwa. A przed chwilą miałem telefon od działu ekoterroryzmu, że 85 na godzinę to jest zdecydowanie za duża szybkość. Że nie można jeździć w tej firmie tak szybko. Należy jeździć 82, więc mamy teraz ustawione na 83. A spalanie dzisiaj jest prawie 40 litrów, proszę Państwa, bo wieziemy 20 ton rupieci. Jesteśmy na czwórce w okolicach Bautzen, drogę będziesz miał czystą raczej. Jest dobra nawierzchnia, temperatura teraz jest plus 1. No, udało nam się, słuchajcie, w nocy dojechać na bazę do Wenbecka, do Wrocławia, na Jerzmanowską. Mieliśmy być godziny 21, byliśmy o godzinie 2 w nocy, zanim się wpasowaliśmy, to więcej niż 2 w nocy, 2:30, 2:37 chyba.
Więc o trzeciej dopiero zaczęliśmy pauzę nocną. Teraz mamy zmienić kontenery, ale już kurde chyba z godzinę czekamy, aż ci przed nami się uporają ze swoimi, bo też wymieniają. A walczą, no nie wiem, godzinę? Nie, więcej, 2 godziny już walczą. No jak oni się uporają ze swoimi, to my też zostawiamy nasze kontenery i podczepiamy puste i lecimy z powrotem na Niemcy. Patrzcie, co się dzieje. Nie podjedziemy. Jeleniogórskie służby drogowe stanęły na wysokości zadania, jak zwykle. I nie podjedziemy. Cofamy już 2 kilometry. Bo pod górę wszystko stoi i nie podjedzie. Pojedziemy inną drogą. Nie przez wioski górskie, tylko przez Kostomłoty na autostradę. Fajna zabawa, nie? Dobra, drogie Państwo, udało nam się podjechać z rozpędu. Zjechałem tyłem kawałek na dół i potem z rozpędu udało nam się pojechać, ominąć tych, którzy tam boksowali w miejscu. Najgorzej to się zatrzymać. Z rozpędu podjechałem. Nawet wyprzedziliśmy lewym pasem gościa, który mielił w miejscu na łańcuchach. A teraz jedziemy dalej i zobaczymy, co będzie, bo jeszcze przed nami 2 stromizny. Ale jest, dzieje się. Zaczyna się zabawa, proszę Państwa. Teraz jest najbardziej stromy podjazd na naszej trasie. No już kurde pokazuje, że się ślizga. Ale jedziemy, żeby tylko nikt nie stał. Z rozpędu może podjedziemy. Nie powiem zapieprzeć ograniczenia prędkości, bo ja jeżdżę zgodnie z przepisami. Ale nie wolno się zatrzymać. W tych zakrętach, to nie wolno za szybko. Zetniemy trochę. Ślizgamy się, ślizgamy. To jeszcze nie ma najbardziej stromego podjazdu.
powolutku jedziemy, bo systemy wspomagają. Dojeżdżamy do asfaltu, przejechaliśmy najgorszy chyba śnieg. No, zaczyna przyspieszać samochód. O! Państwo, jedziemy, 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 jedziemy. Ura, udało się. Co za emocje. Ostatnich na tej trasie. Zobaczymy, co będzie. Na razie pompa. Nie wygląda to tak źle. Kolega właśnie mógłby zgasić te światła. Damy radę. Trochę się ślizga. Trochę buksuje. Damy radę. Rozpędzić się, pompa. Przebrnąć przez śniegi i lody. Wjeżdżamy na autostradę, zobaczymy, co tu się będzie działo. Bo na A72 i na szóstce i na nawet na dziewiątce też są jaja czasami. Zobaczymy zaraz, jaka nawierzchnia jest na autostradzie, bo to też nie jest ciekawie. Mi się troszeczkę ślizga, ja chcę przyspieszyć. Co się dzieje, kurde, z samochodem? Przerąbane. Idziemy po zapiekankę. Właśnie z tych śniegów z Niemiec. W nocy pojechaliśmy do Niemiec, tam było też przerąbane, bo były autostrady pozamykane i parkingi pełne, ale jak myśmy jechali, to już były autostrady otwarte. A potem rozładunek, załadunek w Niemczech. W nocy znowu powrót tutaj. Jesteśmy następnego dnia, trzeciego dnia właściwie, w Jeleniej Górze, koło Jeleniej Góry. A że jesteśmy koło Jeleniej Góry i kręcimy dziewiątkę, to ja sobie wykręcę dziewiątkę w Domciu, jak zwykle. Po co będę tutaj stał, jak mam, kurczę, 20 minut do domu? Nie? No. To by było na tyle na razie.